Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łopatkę w słoikach. Mam tutaj kilogram łopatki, tak 70 deko słoniny i to pomielę. 4 ząbki czosnku, sól, pieprz, pół szklanki wody i 3 łyżeczki żelatyny. Mięso należy pomielić. Już mamy mięso ze słoniną, mamy pomielone, bo już nam teraz nie będzie robot potrzebny. I teraz masę należy dokładnie wyrobić. Dolewam wody, dosypuję żelatyny. Daję dużo pieprzu i dużo soli. Masa mięsna musi być bardzo dobrze doprawiona. I teraz ścieramy czosnek. Mam 4 ząbeczki czosnku i ścieram do masy mięsnej. Dokładnie wyrabiamy. Bardzo dokładnie. Jeszcze nie dałam majeranku. Dołożymy jeszcze tak z łyżeczkę majeranku i na pewno ona będzie mało słona. Dosypiemy soli, tak z łyżeczkę soli dosypiemy i należy to dokładnie wyrobić. Nasze składniki się muszą połączyć. Spróbuję, jak to smakuje. Dobrze, smakuje. Ale pieprz, ja lubię pieprz. I już mam masę mięsną wyrobioną. Tak wygląda masa mięsna wyrobiona. I teraz będziemy przekładać do słoiczków. Tutaj mam słoiczki sterylne i
będziemy naszą masę przekładać do słoiczków i będziemy dawali do piekarnika na godzinę w 100 stopniach. Należy tu dokładnie docisnąć. Tak dociskamy i zostawiamy. I następny słoiczek. I również dociskamy. Troszeczkę minie. I tak wszystkie słoiczki muszą być napełnione, dociśnięte, zakręcone. Musimy dokładnie jeszcze wytrzeć brzegi naszych słoików. I tu musimy dokładnie dociskać, ponieważ nie może być wolnego miejsca. Tu musi być... Dokładnie musi być słoiczek napełniony masą mięsną. Nie może być pustego miejsca. I następny słoiczek mamy. I następny. Słoiczki, brzegi wyczyścimy. Mamy przygotowane. Ja sobie umyję ręce. Teraz każdy jeden słoiczek dokładnie należy wytrzeć. I zakręcamy nasze słoiczki. Teraz oczywiście pomyliłam. Zakręcamy nasze słoiczki. Czyścimy następny. Przygotowane słoiczki będziemy piekli godzinę w 200 stopniach. Tak wyglądają przygotowane łopatka do pieczenia w słoikach. I tak oto wygląda nasza łopatka z piekarnika, ze słoika. Bardzo gorąca. Po godzinie czasu łopatkę z piekarnika wyjmujemy.